No siemanko wszystkim, z tej strony Patryk Raven, witam was na krótszym kanale. Gramy sobie teraz w grę Edengrad i jest to taka gierka post-apo, a teraz weszła w Early Access. Konkretnie pojawi się 4 kwietnia, dostępna dla was wszystkich. Będziecie sobie mogli ją kupić, no i pograć razem ze mną. Tak jak widzicie, jak to w Early Access bywa, no tych FPS-ów nie jest za dużo, ale nie zrażajcie się, ponieważ twórcy cały czas pracują nad tym, aby jak najszybciej zoptymalizować, przejść do fazy beta, no i wtedy będzie można sobie tutaj pograć przy pełnych ustawieniach grafiki, nie zważając na ilość FPS-ów. Jest to taki materiał, powiedzmy, wstępny. Z tego względu, że pojawią się wipy postaci, no i nie będę się starał jakoś wybitnie rozwijać, ale mimo wszystko pokażę wam mniej więcej, o co w tej grze chodzi. Tak więc, jak widzicie, ja jestem teraz w takiej pozycji na mapie, no i udało mi się przejść już samouczek. Postanowiłem, że nie będę wam tego samouczka pokazywał podczas materiału. Przez samouczek każdy z was powinien przejść osobiście, a poza tym tam nic ciekawego się nie dzieje. No jest to taki wstęp, w którym możemy się zapoznać z interfejsem, mechaniką gry, czy też jakoś poznać tutaj cały ten teren wokoło. No więc tak, troszkę mnie przeniosło, bo nie byłem w tej pozycji wcześniej. Ja byłem dokładnie po drugiej stronie tej skały, zdaje się, że koło Boba. A nie, nie, poszedłem sobie do questa, żeby zabić szczury w jaskini. Nie będę wnikał w szczegóły, dlaczego mnie przeniosło tutaj. Przypominam, jest to Early Access. Ale tak pokrótce, pokażę wam może najpierw interfejs. Klawiszem Alt mogę sobie tutaj sterować myszką, tudzież tabulatorem, jak kto woli. No i tak, no mamy ekwipunek. Postać jest już na 3 poziomie, z tego względu, że troszeczkę sobie pobiegałem i postarałem się powykonywać w miarę podstawowe questy. Jak to w typowym ekwipunku, mamy tutaj broń, również coś do założenia na głowę, kurtkę, czyli ogólnie pancerz, buty, spodnie. No i zdaje się, że tutaj mamy pozycję na jakąś tarczę. Ponadto jest szereg różnych broni. Mamy też do dyspozycji pancerze, materiały, no bo ponieważ, że to jest gra survivalowa, to mamy tutaj opcję craftowania. Przedmioty questowe, no jeszcze z żadnych nie mam. Jedzenie, jak widać, w interfejsie mamy pasek życia. Oj, kurczę, mam troszkę słabo z życiem, więc jak już tutaj jestem, to może się troszkę podleczymy. Na przykład coś, co nie daje za dużo. No, o, niech jest. 35 HP-ków. Dwa razy klikamy, od razu się zregenerowaliśmy. Ponadto mamy jeszcze obiekty budowlane, do których przejdę za chwilę, śmieci i inne. Z innych rzeczy jest okno rzemiosła. No, niestety do okna rzemiosła mogę przejść, jak podejdę do specjalnych stanowisk. Umiejętności i talenty. No, mam troszkę punktów. Za chwilę postaram się coś tutaj, jakieś skille powybierać. Jeszcze się nawet za bardzo nie przyglądałem, jakie są nowe skille pododawane. Jest jeszcze okienko tutaj rozwoju postaci. Mamy 6 punktów do wydania. Ponieważ to nie jest w sumie dużo, to postaram się wybrać jakiś, o, jaki skill. No, nie wiedziałem, że jednym kliknięciem od razu wybiorę dany skill. No ale dobra, zwiększyliśmy sobie pulę energii o 10 punktów. Jest również zdrowie, odporność, która daje nam zmniejsza obrażenia otrzymywane oraz efekty negatywne. Tutaj mamy koszty energii, siła ataków, zwarciu, udźwig. No, udźwig będzie istotny w dalszym etapie gry. Siła ataku na dystans, szybkość i prędkość ataku. Tych punktów pozostało mi 5. No to zacznijmy może od udźwigu. Na przykład zwiększając o 1 siłę ataku w zwarciu, powiedzmy sobie nawet o 3. I zdrowie. Zdrowie bardzo szybko mi się obniża, to jako, że mam 1 punkt, to pójdziemy w zdrowie. Ogólnie nie będę się starał jakoś tłumaczyć wam w jakiś skomplikowany sposób całą tą mechanikę rozgrywki, bo cały smaczek polega na tym, żebyście sami weszli do gry, no i mogli się tutaj pobawić. No, natomiast z takich podstawowych rzeczy jeszcze, no, momencik, tabulator i tak, EDA, no możemy tutaj tworzyć również organizację. Jeszcze się nie wdrażałem w ten motyw, tym bardziej, że jest to Early Access, myślę, że jeszcze będzie tu wprowadzanych sporo zmian.
Mamy śmieszne rodzaje gestykulacji w stylu zły, emotikony, które będziemy mogli wykorzystywać w kontakcie z różnymi ludźmi, chociażby taniec. No, to są tak, tego typu smaczki, które poprawiają klimacik gry, szczególnie jak się znajdzie ciekawą ekipę, której będziemy mogli na przykład zbudować miasto, no bo w zasadzie na tym to polega. Rozwijamy sobie postać, tworzymy organizację, budujemy nawet miasta i każdy może mieć przypisaną swoją rolę w danym miasteczku. Żeby pokazać Wam trochę mechanikę rozgrywki, to postaram się wykonać jakiegoś questa. No tutaj już widzimy, biegnie na nas zmutowany skorpion. Tak więc klawiszem na przykład R bądź pierwszym klawiszem myszki wyciągamy sobie toporek. Toporek mam całkiem spoko, siekiera tarczowa, siła ataku, szybkość ataku, zasięg, koszt energii, szansa na krytyka, przebicie. No takie podstawowe, myślę, wszystkim znane parametry broni. Więc jak już szarżujemy sobie tego skorpiona, bo tak się wydaje, że ja tu mam kłeścika. Zdobądź 10 fiolek trucizny. No to już zebrałem wcześniej. Dobra, ziomeczek skasowany, podnosimy, mamy wnętrzności, truciznę i chitynę. Większość tych rzeczy będzie wykorzystywana w craftingu bądź też questach. Ewentualnie można znaleźć też ciekawe skrzyneczki, w których są pochowane skarby. Więc tak, zmierzamy teraz już na wstępie. Może tak, tu mamy wykrzykniki, to są questy dostępne, a ja muszę się udać tu i wykonać questa ze szczurami. Więc to jest taki nasz cel na ten odcinek. I to Wam da takie rozeznanie w tej grze, czy warto się nią interesować i czy warto wydać na nią pieniążki. O, jak widzicie, spadła mi stamina i postać musiała się zatrzymać. Każda akcja, jaką wykonujemy w tej grze, zużywana jest przez to stamina, dlatego trzeba sobie to ładnie rozplanować, ponieważ taka szarża na Hama ze sprintem i później machanie tym toporem może się okazać dla nas zgubne. Tak jak tutaj, zobaczmy sobie. Interakcja. Mamy takie w sumie panele, jak na przykład odzysk, wydobądź bądź zniszcz. Dla przykładu pokażę Wam sposób wydobycia. Pickaxe needed. Zapomniałem założyć. Potrzebny jest nam kilof i wydobędziemy sobie troszeczkę kamienia. Jak widzimy, na dole jest paseczek. Powoli sobie idzie w lewo, spada i jednocześnie z tym paskiem spada nam również poziom staminy. Często jest tak, że na przykład podczas rąbania drewna potrzebne jest 100 czasu. Nie wiem, czy to jest podawane w sekundach, czy też nie, no ale ogólnie, żeby wyrąbać drewno, to potrzebujemy znaczny zapas energii, bo szczególnie na pierwszym levelu, no bo inaczej postać się zmęczy i będziemy musieli kontynuować po krótkim odpoczynku. O, tutaj znaleźliśmy małą skrzyneczkę. Próbujemy ją sobie otworzyć. Mamy nasiona zbóż. Niedługo muszę się zacząć zajmować craftingiem, co by móc z jakiejś sobie żywności tutaj pozyskać. Starajmy się obiec ten statek. Nie będę na razie do niego wchodził. Questy są dla mnie teraz priorytetem, żeby troszeczkę rozwinąć tą swoją postać. O, tak się kończy bieganie. Jak widać, spada mi też pasek głodu i pasek pragnienia. Z tego co wiem, jeżeli wejdę w ekwipunek i mamy przedmioty jadalne, to ja już sobie upiekłem troszkę mięsa i gdzieś powinna być woda. Gdzieś powinna, ale nie widzę. Zobaczmy sobie, jak tu wpiszę. Jest butelka z wodą, standardowy. Tylko pytanie, w którym ona jest, w której zakładce się znajduje. Są materiały, przedmioty questowe, przedmioty jadalne. W przedmiotach jadalnych wody nie ma. I o dziwo w innych też. Prawdopodobnie jeden z bugów, naprawdę z tego względu, że to jest early access, nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ ekipa strasznie mocno współpracuje ze społecznością, tak więc jeżeli jakikolwiek gracz zauważy buga, zgłosi go, to oni starają się natychmiastowo go usunąć i w kolejnej poprawce no, już nie powinno go być. Mamy połowę wody, wypadałoby coś sobie tutaj wybombić. O, przy okazji wpadł na streama Big Smoke. Witaj, Big Smoke. Co ciekawe, powiem Wam, że na streamie pojawią się częściej jakieś materiały z Edengradu, szczególnie jeżeli wyjdą już z Early Accessu.
Momencik, jak tu się przedostać? To chyba tym mostem, to zobaczę na mapkę. Tutaj mostu nie widać akurat, ale widzimy, że dobrze zmierzamy. Życie mi się z tego widzę, z tego co widzę, nie regeneruje. No tak, aby regenerować życie, trzeba mieć pełny pasek życia i pragnienia, czyli być napojonym, najedzonym, tudzież tam użyć sobie jakąś apteczkę, ale apteczki to bym jeszcze wolał zostawić na jakiś tam wypad, na przykład na te szczury. No dobra, przebiegnijmy sobie ten kawałek. Nie wiem jak z tym craftingiem, też mam jakieś questy na crafting, więc musiałbym się udać do bunkra, w którym rozpoczynaliśmy rozgrywkę. A to są takie smaczki, które wam zostawię, jak już sami będziecie mieli okazję pograć. Nie jestem zwyczajnym cywilem, to niewiele zmienia jeśli chodzi o wejście na teren obozy, ale czy może moglibyśmy świadczyć przysługę? Jaka to przysługa? Mimo stosunkowo niewielkiej odległości pomiędzy schronem a naszym obozem, cierpimy na poważne deficyty żywności, wody, leków. Właściwie to wszystkiego, co potrzebne do przetrwania w tym miejscu. To wina opieszałości tej pieprzonej administracji schronu, ale nie w tym rzecz. No dobra, to w czym możemy pomóc? Nie dostarczali tego, co potrzebują, amunicję, tam granaty. Problem polega na tym, że od kilku dni od nich nic się nie pojawi. Mogliby się udać do tej osady, zapytać, czy coś się stało. No spoko. Nie ma problemu. Od razu sobie zobaczmy, gdzie znajduje się osada. Tak, musiałbym chyba questa. Udaj się do pobliskiej osady. Chyba to jest ta osada, tak mi się wydaje. Jak już zahaczyliśmy o obóz tutaj takich najemników, to zajrzyjmy tutaj. Jest skrzyneczka, otworzymy. Słabe bandaże, które regenerują 10 hapsów. Nie jest to dużo, ale się przyda. Niektóre skrzynki o dziwo są zamknięte. Możemy je zniszczyć i no niestety prawdopodobnie zniszczymy też towar, który znajduje się w środku, ale też można znaleźć kluczyki pozwalające na otworzenie. Tak jak tutaj zdaje się, mam klucz do skrzyni wojskowej. Jeszcze z tego nie korzystałem, więc nie wiem. Pytanie na streamie. Czy zagrałbyś w Heroes and Generals? O grania w takie inne gierki jeszcze sobie pogadamy, a najlepiej piszcie na fanpage'u. Na razie się skupimy na samym Edengradzie. To jest teraz taki temacik dosyć gorący. Tym bardziej, że wchodzi w Early Access. No, na pewno będzie głośno, jak już wyjdzie oficjalna wersja, jak to ze wszystkimi grami. Zobaczmy na mapę, gdzie jesteśmy. Coraz bliżej. Zastanawia mnie ten ekran craftingu. O, teraz się pojawiło. Widocznie nie miałem dobrych materiałów. Tak jak widzicie, ja gdzieś tam w skrzyneczce po drodze znalazłem nasiona zboża, przez co pojawiło mi się w rolnictwie możliwość wykraftowania zboża. Nasiona warto zasiać, wtedy będziemy mieli znacznie więcej tego materiałów na zboże. Możemy je również posadzić, co wam w sumie mogę pokazać. No, tylko pozbędziemy się pająka. No tak, mechanika walki ogólnie jest tu podzielona na takie dwie rzeczy, bo możemy się zajmować walką wręcz, bądź tak jak tutaj mamy pistolecik plazmowy, co najbardziej mi kręci możliwość walki na dystans. Od razu ustrzeliliśmy headshotem jakiegoś jaszczura. No i lekka skóra z pewnością przyda się do craftingu. Zerknijmy właśnie tutaj na ekran. Konkretniej na drzewko umiejętności i talentów. No jest sporo tych rzeczy. Jest walka, stolarstwo, rusznikarstwo, rolnictwo, przetrwanie. Myślę, że to będzie na początek gry najważniejsze. Pierwsza pomoc, leśnictwo, krawiectwo, kowalstwo, inżynieria, gotowanie, górnictwo, chemia i budownictwo. Nie będę się skupiał na wyjaśnianiu wszystkich tutaj tych umiejętności, czy też bym powiedział recept do wykraftowania. Zresztą tutaj widzicie, nie ma nawet jeszcze ikonek, ponieważ no cóż, early access. W chemii też nic nie znajdziemy, nic nie widzę. W górnictwie tak, zbieranie kamieni. No, żeby skillować daną umiejętność, to musimy wykonywać tą czynność, czyli zajmować się po części chemią, górnictwo to po prostu kopać, gotowanie to coś tam pichcić, inżynieria to, o, w sumie nie zajmowałem się, otwieranie zamków, kurczę ciekawe, jeszcze nie trafiłem na skrzyneczkę z zamkniętym zamkiem. Ale dobra, wejdźmy sobie na początek w walkę, ponieważ na samym początku gry to będzie bardzo istotne. Wymagane punkty nauki 1. Kliknijmy sobie i odblokujemy walkę
dwuręcznymi brońmi, z tego względu, że teraz korzystamy z topora i to mi się przyda. Zresztą myślę, że nie będę z tego rezygnował. Mamy szybszy atak. No okej. Zerknijmy w przetrwanie. Budowa szałasu. Tak, z przetrwania na sam początek gry myślę, wypadałoby coś umieć zrobić, na przykład ognisko. Brak punktów nauki. No niestety. Musimy skrafcić czałas i później ognisko. Co byśmy mogli sobie w dowolnym miejscu w grze ugotować mięsko? A jak wygląda możliwość kraftowania szałasu? To tak jak wchodzimy w crafting, ja już mam tutaj drewno. Możemy zrobić deski i szałas, ponieważ zdobyłem trochę gałęzi. Wytworzyliśmy szałas i tak staram się jak najszybciej przedstawić wam takie ciekawe elementy, więc podejdziemy sobie tutaj pod skałę. Tutaj jest trochę tych skorpionów. Chciałem powiedzieć rad skorpionów, ale to nie jest Fallout. Natomiast może tutaj tak na środku. I tak. O, słaba trójkątna tarcza. Kurczę, dobry towar. Ale mam wszystkie rzeczy dwuręczne. Nie mam jakiś nóż. No, gdzieś tam schowam sobie. Materiały, przedmioty do budowania. Mamy szałas. Możemy go. O, to jest bardzo fajny motyw. W taki sposób oddala nam się ekran. Możemy przesuwać, oczywiście w pewnych granicach, i postawić sobie gdzieś nasz szałasik. No, tutaj jest taka dogodna pozycja. Budujemy sobie szałas. No, jak widzicie, możemy sobie z niego skorzystać przez interakcję i odpocząć, odzyskać bądź zniszczyć. Nie wiem, jak będzie wyglądało z odpoczynkiem. Nie mam potrzeby spania. Tak, spanie objawia się tym spadkiem pasku wytrzymałości. No ale ogólnie można sobie tutaj pobudować ciekawe rzeczy, jak na przykład drewnianą ścianę. To jest jeden z przykładów. Nie mogę tu budować. No tak, są specjalne strefy do budowania. No i ludzie kraftują naprawdę świetnie wyglądające obiekty. Jakieś budynki, miasta, warsztaty czy też pola, na których sieją sobie swoje roślinki. Które to będzie? Zniszcz, odzyskaj. Spróbujemy odzyskać, czy wróci nam do ekwipunku. Tak, no mamy szałasik w zapasie. Mamy tutaj jakąś kurteczkę, drugi poziom. No nic, lecimy w takim razie do punktu ze szczurami. Tutaj mamy jakiegoś questa też do oddania, ale to spokojnie. Pasek żarcia nam spadł. Coś tu sobie skonsumujemy. Pieczone mięsko. Użyj. No dużo nam nie dodało. Mam ilość 3. Przetrwamy. W razie czego jeszcze możemy wrócić do bunkra. Czemu pokazuję wam w ogóle tą grę? O, witaj Oki. Pokazuję ją wam dlatego, że będę chciał nagrać troszkę więcej materiałów z tej gry i chciałbym poznać wasze opinie na ten temat. Czy warto, abym ja wam to pokazywał, czy jednak nie za bardzo interesuje was ta gra? No, co ciekawe, ta gra jest polskich twórców. Ja ogólnie wspieram wszelką twórczość tutaj naszych Polaków. Również też grafików na DeviantArt. Natomiast wracając do Edengradu, no to jestem fanem survivalu i post-apo, dlatego też chciałem wam to pokazać. No i tak, wchodzimy sobie do jaskini. Nie wiem, który to jest kłeścik. O, Oki nasz nawet napisał. Ładna gra. Wygląda bardzo ładnie. Ja nie gram na pełnych detalach, bo no, optymalizacja nie jest zbyt dobra. Tutaj u was nie widać. Ja tu mam 60 FPS-ów w tym momencie, ale jak się poruszam, to spada nawet do 20. No ale optymalizacja będzie dopiero w wersji alfa. Na czym tu skończyłem questa? Zabić szczury w jaskini. No dobra, to ciśniemy ze szczurkami. O, jak sobie dodałem tego skilla, od razu lepiej się ciacha. Ogólnie mam dobry toporek, bo wcześniej walczyłem takim podstawowym, który tam dostaliśmy od mistrza w bunkrze. No, a ja znalazłem skrzyneczkę dziś całkiem przypadkiem. Chodź tu, misiek. Skórę zbieramy. Na pewno jak udam się do bunkra, to będę mógł coś z niej ciekawego zrobić. Być może jakiś pancerz, albo jakieś modyfikacje pancerza. Tego nie wiem. Otrzymałem 2 punkty doświadczenia. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której mamy co? Najeżona maczuga i spodnie pustynne. Nie wiem jak ze spodniami. Pancerz 1, 6. Pancerz 5, 7.
No to od razu lepiej. Troszkę przykrótkawe, ale ujdzie. Zauważcie, że jak zeszliśmy do jaskini, zrobiło się fajnie ciemno. Witaj, Jakubie. Kurczę, jak tam wejść? No tam mamy questa. Zabij szczury przy wejściu w jaskini. Ogólnie coś się chyba zbugowało, nie zalicza mi tego questa. Chyba, że chodzi o te tu. Z trzecim levelem. No nie. No będę musiał tu przyjść następnym razem. Ogólnie jak wchodziłem na serwer, to miałem małego crasha i gdzieś mi właśnie wyrzuciło poza mapę. Myślę, że to jest związane też z tym, że nie zalicza mi tych questów. No ale to spokojnie. Będzie w kolejnym odcinku. Biedny szczur ma katar. W sumie harkają ostro. Kurczę, nie mogę biegać. To jest to. Załyczę sobie napoju. Podoba mi się mechanika strzelania. Jest taka przyjemna. Wezmę sobie ten pistolecik. Ogólnie mam mało amunicji. Nawet nie wiem, ile mi zostało. Gdzieś to tu pisało. Zobacz wszystko. Kamienie, kłoda, konopia, liście, nasionka. O, jest pojemnik na plazmę. Tutaj widać, że po kolorze no jest taka ponad połowę. Ale nie wiem, gdzie to... Amo, 41. Nie jest tutaj. I 41 strzałów. Ogólnie staram się strzelać. No, powiedzmy, że tego nie widzieliśmy. Staram się strzelać, żeby sobie skilla podrobić. Trucizna i hityna. Pokażę wam jeszcze jeden mod. Tutaj mamy skrzyneczkę. Otwórzmy ją. No tak, nic nie ma, bo ja już tu wcześniej byłem. Bierzemy w łapkę... siekierkę. Bierzemy siekierkę, no i tak. Mamy tutaj możliwość zbierania owocków, zbierania gałęzi. Czyli widzicie, że ten interfejs nie jest ograniczony tylko do odzyskaj, wykonaj akcję bądź też zniszcz. Pojawiają się różne opcje. To się będzie rozwijało też pod względem na przykład robienia farm czy interakcji z ludźmi, więc zobaczmy sobie zbieranie owocków. Owocków jeszcze nie zbierałem. 3 sekundy, 2. Zebrałem jakieś owocki. Proszę bardzo, mamy jabłuszko. Zobaczmy, ile dodaje, jest wskazane, żywotności, energia, zdrowie, głód, 82, użyj. No niewiele daje, ale dzięki temu mogłem sobie uzupełnić. Pytanie brzmi takie, czy mogę zbierać owoce w nieskończoność. Nie, nie widać żadnych owoców, więc skoro już mamy owocki, to teraz pora na ciachu ciachu. Ten bohater wygląda jak Admiros. No ja sobie zrobiłem takiego łysego z wyrola, z brodą szarą, bo jest taki dosyć pod starczym wieku, więc... Ale jeszcze jest silny. Ponadto jest duży i głupi. Tak, no gram głupola. Proszę, drzewo spadło. I teraz porąbiemy troszkę. Nie wiem, czy mi energii starczy, bo tu widzicie, pasek jest dosyć obszerny, a każde uderzenie zabiera nam staminę. Chcę się trochę z craftingiem też pobawić, żeby podskillować i pokazać wam coś więcej. Need more energy. Tak jak widzicie, no postać się zmęczyła. Mignęła nam na czerwono, musimy chwilę poczekać. I teraz możemy porąbać do końca. Całe szczęście pasek się zregenerował. Otwieramy, mamy gałęzie i kłody. No, cały motyw. Lecimy do bunkra. W bunkrze czekają na nas niespodzianki związane z questami. O ile będę mógł je wykonać. Jeżeli nie, to zrobimy sobie taki malutki restart. No ale zobaczmy. Tutaj babeczki. Nie pamiętam, czy ja dla niej wykonałem questa. Czy udało ci się znaleźć męża? Oj, nie, nie, nie. Ja wiem, gdzie on jest. Ale no, zapomniałem z nim pogadać, szczerze powiedziawszy, po drodze. Więc tak, tu rozpoczynamy grę w tym oto pięknym bunkrze. No, przyznam szczerze, że gra wygląda bardzo klimatycznie. Pokażę wam moją postać, może z bliska. To jest Patrick Raven, tak zwany z Wyrol. Łysy, ma jakieś dziwne oczy, mruga tylko jednym.
Ogólnie nieprzyjemny typ, nie chcielibyście go spotkać. Myślę, że taka kreacja postaci będzie się częściej pojawiała u mnie na kanale, szczególnie po wipach. Jest fajny motyw kreowania postaci, ale to zostawiam, żebyście sobie zobaczyli sami, ewentualnie podczas streama jakiegoś, jakby był właśnie wipe. Dobra, gadamy z ziomeczkiem i wracamy do schronu. Big Smoke wbił na dwa streamy. Chyba lepiej chodzi na YouTubie niż na Twitchu. Tak mi się wydaje, bo ostatnio coś przycinało. Nie wiem, z czego to wynika, ale no. O, i wchodzimy do schronu. Tutaj mam znaczny spadek FPS-ów. I mamy zombie. Ja tu wiem, że miałem z takim ziomeczkiem pogadać. O, właśnie z tym. Sierżantem Martinem. No i spotkałem się z Bobem, czyli wykonałem questa. Dostaliśmy UGC, Big Smoke, dzięki za obserwację. To wygląda na jakąś walutę. No i poradzę sobie, bardzo fajnie, że tu ten, mam dla ciebie pracę. Mamy iść wzdłuż drogi. I znaleźć stację benzynową. Okej, pójdziemy tam. Niestety przekaźnik nawalił. No dobra, czyli musimy się pobawić w szukańsko. Zerwana łączność, nowy quest, żegnaj ziomuś. Natomiast ja was tak pokrótce oprowadzę po tym bunkrze. Jak widzicie takie ścinki, jak ja się poruszam, to jest efekt tego bluru. Obniżyłem go na minimum, przez co mam mniejsze spadki FPS-u. No, ale nadal występują. Nie należy na to zwracać uwagi. Dobrze wiemy, że było dużo gier w Early Accessie, które już w stanie beta były bardzo grywalne i no, nie należy na to zwracać uwagi. Tutaj mamy stoły stolarskie. Nie wiem, gdzie on tam próbuje podejść z tej strony. Użyj. Więc tak, z przetrwania możemy tworzyć szałasy, z rolnictwa zboże. Może sobie zrobimy na razie te zboże. Chodzi mi o to, żeby podskillować trochę. Nie można wykonać tej czynności w schronie. A stolarstwo? Stolarstwo mogę. Kolejny poziom przetrwania, to chciałem uzyskać. Trzeba craftować, żeby mieć wyższy level. Dzięki temu mogę wejść sobie teraz w pakiet umiejętności. Przetrwanie. I mamy dostępne punkty 2. Mi zależy natomiast na ognisku. Odblokuj. I potrzebny mi jest sznurek. I konopia i sznurek będziemy mogli wytworzyć. Wydaje się, że tutaj wam pokażę. Operacja kukawka. Wytwórz fragment sznurka. Mam dwa, potrzebuję jeszcze jeden. Odblokujemy umiejętność, zamkniemy drzewko i ze stolarstwa. Nie, sfory. Zawsze się gubię. Przetrwanie, tak, tu powinna być jakaś podziałka. Myślę, że twórcy o tym pomyślą, bo faktycznie tak jest. Ja tu klikam na rolnictwo i szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że to jest druga kolumna. I sznureczek sobie stworzymy. Wytwórz. Złóż wszystkie elementy w długi łuk. Z okazji sobie zrobię też ognisko, bo mi się przyda. Złóż elementy w długi łuk. No nie wiem, jak zrobić łuk. Pewnie kowalstwo. Poszukajmy. Mogę robić gwoździe, prymitywną siekierę, kilof, siekierę, uszkodzone rzeczy. Nie. Leśnictwo. Ścinanie drzew, szybkie ścinanie drzew, błyskawiczne. Z krawiectwem coś wspólnego, jakąś kurteczkę możemy zrobić. 15 skór potrzebnych i nić, to na razie może sobie darujemy. Z tego co widzę, to tak czy siak muszę odblokować. A tu jest co? Możemy zrobić materiał. Nie, na początku odblokujemy to. Tak czy siak widzicie, że każdy punkt jest oddzielnie, więc musimy odblokowywać. W chemii jeszcze nic nie ma, w budownictwie mamy 4. Tylko nie wiem, co kurczę jest tu grane. Gotowane mięso, to sobie zrobimy. Mamy 2 punkty, mamy też kiełbasę. I mamy też może pieczoną rybkę. Ale gdzie jest łuk? Rusznikarstwo, może tutaj coś znajdziemy. Poziom pierwszy, mina. Sztaba żelaza, stolarstwo. Szukamy łuku. O, tutaj już widzimy.
W stolarstwie mamy mebelki i to jest całkiem pokaźny pakiet jak na Early Access. Również warsztat stolarski, możemy sobie domek postawić i razem z ziomkami się pobawić. Czy będzie live z Shadow of War? No, myślę, że nie. Tu jest walka. Tutaj jest coś... O kurde, nie wiedziałem, że tu jest strzelanie. Jednoręczne, dwuręczne bronie. Critic Shot Bow Mastery. Pytanie, czy to mi da możliwość zrobienia łuku. Nie wychodzę na głupola, bo nie mogę tego znaleźć. Ale zawsze, na początku to jest ciężko ogarnąć. Z przetrwania, no już te podstawowe rzeczy mam. Mam jeden punkt umiejętności, ale nie mogę wykorzystać. Z pierwszej pomocy coś bym musiał wziąć. Słaby bandaż. Tu jest napisane. Pozwala wytwarzać słabe bandaże. I może jak wejdę do walki... Nie jest napisane nic, że pozwala wytwarzać. Raczej w kowalstwie robimy bronię. Pozwala wytwarzać gwóźdź. Siekierki, siekierki. Topory, siekiery. No nic, to chyba tego questa nie wykonam, bo nie mogę cholera znaleźć, gdzie się robi łuk. Ewentualnie to nie na tym stole. Już mam tego skilla. Warsztat budowlany. Doszło nam budownictwo. Możemy zrobić drewnianą ścianę. To nie to. Interakcja, stół kowalski. Kowalstwo, prymitywna siekiera i prymitywny kilof. Ale mnie to teraz denerwuje, naprawdę. Może właśnie w przetrwaniu to było, tylko nie zauważyłem. Przetrwanie... Musi gdzieś tu być. Tu jest cięciwa. Pozwala wytwarzać cięciwe. Prymitywny długi łuk. Złóż wszystkie elementy w długi łuk. Czyli potrzebujemy jeszcze bardzo dużo umiejętności, kurczę, z przetrwania, żeby zrobić cięciwe i następnie łuk. No, to jest taki dosyć trudniejszy quest, ale zdaje się, że mam wymagane elementy. No i nie machaj, zostaw. Użyj. Czyli tak, z przetrwania spróbujemy coś porobić. Na przykład, nie wiem, sznurki. Ze wszystkich konopi. Co mamy, to zrobimy z sznurki. A, need more energy. To czekamy. Niech nam się troszkę zregeneruje. Każde kliknięcie, no to wiadomo. W sumie dwa razy mogę. Kolejny poziom przetrwania. Czy da się zminimalizować te okienka? Nie. Mamy przetrwanie, więc teraz tak, wchodzimy tu. Przesuwamy i bierzemy cięciwe. Z trzech sznurków wykonujemy jedną cięciwę. No więc teraz okno rzemiosło, rzemiosła i cięciwe. Otrzymałeś 5 doświadczenia. Teraz to okienko i potrzebne mi... 3 punkty na prymitywny długi łuk. Ile jeszcze muszę wykonać? No sporo. Więc dobra, skrawcimy cięciwy. Chwilę to potrwa, ale może nam się uda jeszcze w tym odcinku skrawcić łuk i no w sumie na tym byśmy zakończyli. Brak surowców. Ile ja potrzebuję tych sznurków? No na pewno... Wykorzystam te sznurki. No, tu już mi się skończyły sznurki, więc teraz jeszcze dociśniemy cięciwe. No, dawaj, dawaj. Brak surowców. Przetrwanie 35. Ok. Podbiło nam na poziom 6. I teraz mamy dostępne punkty 1. Ja pierniczę. W życiu nie zrobię tego. Sznurka. W sensie długiego łuku. Muszę trochę podskillować, powiem szczerze. Czyli na przykład zająć się łowieniem. Coś tam połowić. No nic. To jest tak na początek. Schowaj tą broń. Kościół mnie nie słucha w ogóle. Czasami się zawiesza pierwszy klawisz myszki. Czyli tak, to jest słowem wstępu do gry. W drugim odcinku pójdziemy już tak powykonywać questy w plenerze. No i tam pokażę wam walkę, jakieś tam plądrowanie.
coś więcej takiego stricte związanego z grą, tylko ciągle przypominam, to jest Early Access i wszystko może się pozmieniać. Prawdopodobnie może się zmienić nawet ten obszar, co tu się teraz znajdujemy. No więc dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego materiału wideo. To na razie.